A kuku, mamy nowy dzień. Nowy dzień. Mamy nowy dzień. I paski są. 10 sztuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No. Zobaczymy, czy one będą lepiej trzymać jak te zielone. Tanie to nie jest pierwszeństwo. 160 euro. No, zobaczymy, jak te paski się będą sprawować. A tu już jademy, kurde, dalej z tym projektem Oko, czyli do projektu X. Tu żebym to, kurde, zaczernił. Teraz się zrobi tak. Tak to trzeba zrobić, żeby tu był gwint 8K. Jeszcze zmieści, mięsa jest dosyć. Gwint albo na wylot, zobaczymy na chyba gwint. I żeby te główki, jak one potem się tam schodzą, jak te główki, kurde, żeby nie wystawały, o tak, i żeby potem jeszcze taki czworokąt, kurde, tu wlos do środka. Także bardzo skomplikowana operacja. No i mam tu obrotnica Vertexa i nie wiem, czy miałem z krucjaty przywieźli, czy kurde z tą frezarką tamtą, tą mniejszą przywieźli, nie pamiętam. Trochę ją rozkonserwowałem i tego, szczęki poczyszczone, będę zakładać szczęki i tego. I chciałem wam tylko pokazać, bo to jest fajno tak, bo ją idzie na płasko zapodać do frezarki i jedną ręką, to wiadomo, i tak ją zapodać do frezarki, nie? Tu ma fajne mocowania na dole i tu ma z tyłu ma takie fajne wejście na ten. Co to za Precision maszyny. Kto to wyprodukował, to nie wiadomo, kurde. Work, kurde. Wesley Machinery Work, kurde. OLTD, jeszcze stare, kurde, jakieś takie stare fabryki, nie wiadomo, czy to dzisiaj istnieje, jeszcze diabli wiedzą. W każdym bądź razie, no, tak to wygląda. I tu pakuję, tu jest tak samo jak w tokarce zaznaczone, jedenka, dwójka, trójka. Pakuję to, żeby zapodać ta popierdółka do tego i z góry będą wiercone dokładnie te dwa otwory na frezarce. No, szczęki mam zapakowane, schodzą się elegancko, zaś jedna rzecz skompletowano. Teraz muszę to zapodać tu, a to pierdołka na frezarka. Najpierw się przystawia do tego, nie? Tak. Nagrywa się tu jakieś, kurde, pierwieństwo.
materiał. 1500. 1500 krzyknął za to? Zmiana. Zmiana tego szlaku? Tak. Ja pierdziel. No sam szlak to jest drogi, nie? No. Przed chwilą myślę, że się na tego timelapsa włączyło i patrz, i to jest też gówno, nie? Niby nagrywą, ale nie wiem, co nagrywą. Czy to, kurde, jest normalne? Włączyć nagrywanie i potem ją dopiero postawić. Za każdym razem tak oto, to już nie postawisz ją. Zaś idzie po tym, nie? Ja ci gadam, kurde. Tak, ta kamera mnie wy... Co? Ta kamera mnie wykończy. Bo ja przed chwilą normalnie ją załączyłem, tak jak zawsze załączył mnie. I zamiast, kurde, ten głos, to się zaś timelapse załączył. A w timelapsie to nie ma, to masz tylko zdjęcia takie po jedne po drugim, nie? A nie ma głosu. Dobra, uwaga. Zaraz będzie wystrzał. Dobra, takie to możemy zostawić teraz. Teraz to złapia w pile tu. Obetna to już tu. Tu w tym miejscu. I będzie luks. Teraz to ustrojstwo zakładam na piła. Muszę dobrze wyczyścić, żeby podłożyć to, co mi brakuje, żeby to tak na bok nie kipowało. To żebym sobie blaszki naszykował tutaj. O. Szpicę ustawić, na samej szpicie to pasuje dokładnie do wysokości. Tu jeszcze trzeba klupnąć młotkiem. Klupnąć młotkiem trzeba. Bierzerek. To trzeba. Ale ta śląskogodka jest jewą godem. Trzeba klupnąć młotkiem. Dobra, odcięte. Tak to wygląda. No nie odcięło się zarówno, ale to się potem usiekło jeszcze, to nie jest problem. Ja teraz za to popierdółka, tu jeszcze muszę faza zrobić, bo tu są grat jest, żeby to złapać za to w tym uchwycie. Wtedy będziemy dalej rzeźbić te otwory.